Państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach, Damian Adamiec. Witam Pana. Witam bardzo serdecznie. Ostatnio bardzo dużo z oczywistych powodów wybory. Mówi się o samorządzie. O samorządzie terytorialnym. O innych formach samorządności rozmawiamy mniej zapewne, albo można powiedzieć rozmawiamy okazjonalnie, bowiem z jakiegoś powodu ta czy inna forma ustalonego, prawnie określonego zakresu kompetencji do samodzielnego decydowania o sprawach danej społeczności nas interesuje, nas zajmuje i z jakiegoś powodu jest dla nas ważna. Pozwoliłem sobie przed chwileczką powiedzieć, opisać jak najkrócej, podać definicję samorządu. No i właśnie, no ale zupełnie innym samorządem jest samorząd studencki. Czym zajmuje się szef samorządu studenckiego? No cóż, jest to dość obszerny temat do dyskusji. Natomiast szef samorządu studenckiego ma bardzo dużo do załatwienia, czy to na uczelni, czy to poza uczelnią. Przede wszystkim musi czuwać nad resztą zespołu w samorządzie. Kontaktować się z władzami uczelni, z panią rektor, z panem kanclerzem, z dziekanami. A także ze studentami przede wszystkim, bo... No właśnie, reprezentuje pan, reprezentujesz, bo młodym człowiekiem jesteś, no więc pozwolisz, że będę się do ciebie zwracał. Przede wszystkim reprezentujesz studentów. Tak jest, studentów, dla których chcemy jak najlepiej. Staramy się działać we wszystkich obszarach, gdzie tylko możemy. Czy to kwestiach stypendialnych, czy to kwestiach organizacyjnych, czy to kwestiach organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć u nas na uczelni, a także poza uczelnią. No jest tego strasznie dużo, ale jest to wszystko oczywiście do załatwienia, jeśli ma się odpowiedni zespół. No więc właśnie, a powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się zaangażować w pracę właśnie samorządu studenckiego? Jest to dość ciekawe, ponieważ po skończeniu studiów licencjackich postanowiłem kontynuować studia w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Zacząłem studia magisterskie i stwierdziłem, spróbować można czegoś nowego. I tak zostałem członkiem samorządu studenckiego, w którym byłem przez jeden rok. Natomiast od listopada zeszłego roku zostałem przewodniczącym samorządu. Zyskałem duże zaufanie od reszty zespołu i tak to się jakoś potoczyło, że jestem teraz tutaj, gdzie jestem. Mhm. Czy w szkole średniej, czy w szkole podstawowej też byłeś samorządowcem? I tutaj ciekawostka, bo nie byłem. Co prawda angażowałem się na różnych szczeblach, natomiast nie ciągnęło mnie aż tak bardzo do samorządu. To się zmieniło jakoś z biegiem lat i do teraz trwa. Siłą rzeczy, no. Zmieniamy się ciągle i nieustannie. A wracając właśnie do samorządu studenckiego. Zapewne tym, co jest szalenie istotne, to są te relacje. Relacje samorząd, a władze uczelni. Ponieważ, no, jeżeli macie do załatwienia jakieś kwestie właśnie studenckie, no to siłą rzeczy. Tak sobie to wyobrażam. Siadacie i rozmawiacie. Dokładnie, tak to wygląda. No właśnie, i jakie są te relacje? Czy rzeczywiście te rozmowy bywają z zasady generalnie bardzo trudne, chociaż ja mam świadomość tego, że to jest taka materia, że zupełnie inaczej na pewno się rozmawia na temat, nie wiem, juwenaliów i powiedzmy ustalania, jak one mają przebiegać, a zupełnie inaczej, jeżeli na przykład rozmowa dotyczy kwestii bytowych studentów, prawda? Dokładnie. No ale gdyby można było to jakoś uśrednić, to jak te relacje wyglądają? No tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, zależy wszystko od sytuacji, od zadania i tak dalej. Ale gdybym miał to tak skumulować w całość, powiedziałbym, że te relacje wyglądają bardzo dobrze. Czy to z panią rektor, czy to z panem kanclerzem, tak samo z projektem do spraw kształcenia, z dziekanami.
Oczywiście, mamy różnice poglądów, bo tak samo różni nas różnica pokoleń. Natomiast udaje nam się wszystko załatwić w jak najlepszym stopniu, głównie dla dobra studentów. Nie będę pytał o ten pomysł, o ten projekt, który jest takim projektem wow, ale powiedz, ostatnio jakiś temat, jakiś projekt, który no, był kontrowersyjny, no i powiedzmy, nie udało się go załatwić, ewentualnie bardzo długo trwały negocjacje. Taki ostatni projekt, który przychodzi mi do głowy w tym momencie, to jest mimo wszystko sprawa juwenaliów. Jednak, ponieważ jest to projekt strasznie duży, szczególnie dla nas, dla samorządu studenckiego. Natomiast władze początkowo nie były sceptycznie nastawione do tego pomysłu. Znaczy, nie były czy były? Nie były. Nie były. Nie były. Mhm. A to się zmieniło? To się zmieniło z biegiem czasu, ponieważ zauważyli... Wyobrażam sobie, że zaproponowała... NES zostały przez was na przykład kapele, które niekoniecznie były akceptowalne. Mylę się? Co do tego, to bym się raczej nie zgodził. Aha, okay. Chodzi bardziej o kwestie organizacyjne i finansowe. Nie było do nas takiego przekonania, czy damy radę, czy podołamy. Natomiast wykonując kolejne zadania, jedno po drugim, władze zauważyły, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić i trzymają za nas kciuki, wspierają nas na każdym szczeblu, pytają się... I pieniądze się znalazły. I pieniądze się znalazły i dalej się oczywiście szukają, ale jak najbardziej władze są za tym, żebyśmy po prostu to zrobili. Mhm. Nie tylko to, ale także przyszłe projekty. No tak, ale ja zadałem to bardzo konkretne pytanie. Tak jest. Nie będę ci tutaj już dopytywał o to, jak będą wyglądały juwenalia, o program, ponieważ na ten temat będziemy w Radio RSC jeszcze rozmawiać wielokrotnie, także do tego tematu na pewno będziemy powracać. A w kontekście właśnie tych projektów, bo rozumiem, proponujecie pewne rzeczy, ale również czy rektor, czy powiedzmy inne osoby związane z uczelnią, mam na myśli tutaj władze uczelni, no pewne projekty oni z kolei wam proponują. No i na przykład, nie wiem, ostatnio, czy padła jakaś propozycja ze strony uczelni, która nie spotkała się z jakimś takim wielkim z waszej strony z kolei aplauzem? Nie. My mamy dość podobne... Ale jak słyszę to, w jaki sposób mówisz o tej współpracy, to Boże, kochany, to... Aż za dobrze to brzmi, prawda? Relacja, no nie. I niech tak będzie. Ale rzeczywiście, tak jak sam zauważyłeś, aż za dobrze. No ale proszę. Ostatnio władze uczelni zwróciły uwagę na projekt Erasmus, który chcemy realizować we współpracy z jakimiś stowarzyszeniami i tak dalej. Natomiast padła propozycja także na zorganizowanie dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku w najbliższym roku akademickim. My byliśmy jak najbardziej zadowoleni z tego pomysłu i jesteśmy chętni do tego, żeby zrealizować to przedsięwzięcie właśnie w październiku. Może nie szukam tutaj za wszelką cenę czegoś, o czym można byłoby powiedzieć, nie udało się. No, bo jak się udaje, no to okej, to fajnie, to w porządku, to super. Ilu studentów, powiedzmy tak, procentowo, nie róbmy tu oczywiście apteki w sensie dokładności, ale angażuje się w pracę samorządu, jest otwarte na te wasze czy uczelni propozycje? Tutaj akurat muszę się troszeczkę, że tak powiem, wyżalić, ponieważ studenci generalnie rzadko się angażują. Rzadko się angażują i to jest dosyć przykre. Natomiast nie tylko u nas tak jest. Na innych uczelniach w Polsce, z którymi mamy kontakt, również tak to wygląda. I próbujemy znaleźć receptę na to, żeby po prostu to lepiej wyglądało. Procentowo, gdybym miał to określić tak około, powiedzmy, że około 30% to jest maksymalna taka liczba studentów, którzy angażują się w projekty, które my chcemy dla nich zrealizować. Myślisz, że wynika... Z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że no generalnie jest taka tendencja braku zainteresowania tym, co się dzieje wokół i możliwości, jakie stwarzane są przez na przykład... samorząd, czy szerzej przez uczelnię, czy być może ta oferta, te propozycje są takie, że nie trafiają do studentów?
Przyczyn jest na pewno bardzo dużo. Robimy chociażby w tym momencie analizę potrzeb wśród studentów, żeby zrozumieć ich zapotrzebowania. Myślę, że to tak samo zależy od pokolenia. Mamy takie pokolenie, które... No jest cyfrowe. Do którego ty należysz. Do którego też należę. Co prawda mam 24 lata, ale... Wow. Ale no jestem wciąż młody, prawda? Ale jest to pokolenie takie... Pozwolę sobie na uwagę, z mojej perspektywy bardzo młody. Dziękuję bardzo. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Super. Mam 24 lata, ale niektórzy mówią mi, że mam 20 lat, także, ale nawet mniej. Natomiast wracając do tematu, trudno powiedzieć, jak to dokładnie jeszcze w tym momencie wygląda. Natomiast te nasze propozycje staramy się różnicować, tak żeby trafiały do każdego rodzaju studenta, ale jest to bardzo trudne. No, nikt nie zna recepty na to, jak z tym działać, jak to zwalczać, żeby rzeczywiście ci studenci byli chętni do tego, żeby korzystać z tego, co my po prostu im oferujemy. To mając taką możliwość, zaapelujmy razem. Słuchajcie, studenci Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach. I nie tylko. Ci studenci, angażujcie się. Naprawdę są fajne możliwości, o których w tym momencie, o tej całej palecie, no nie sposób, powiedzmy, rozmawiać i o nich dyskutować, ale myślę sobie, że warto się chociaż z tą ofertą, z tymi możliwościami zapoznać. I na koniec naszej rozmowy. O juwenaliach nie będziemy rozmawiać, ale powiedz tylko, kiedy te juwenalia? Juwenalia odbędą się 25 maja tego roku na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Czyli troszkę czasu jeszcze zostało, ale przygotowywać się do nich można. No i oczywiście trzeba uważnie śledzić wasze strony, powiedzmy internetowe, ale przede wszystkim też i słuchać naszego radia, w którym bardzo dużo będziemy mówić zapewne na temat właśnie zbliżających się juwenali. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Adamiec, przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.